Witajcie na naszym kanale. Co my tu dzisiaj mamy, słuchajcie? M5 F90 przyjechało do nas do warsztatu z jakimiś małymi problemami. W tej chwili załaduję klimatyzację, bo byliśmy na próbie i szczerze w aucie, w którym jest system klimatyzacji, a klimatyzacja nie działa, to tak naprawdę nie da się jechać. W starej E30, w starej 6, w starej 5, gdzie był tylko nadmuch, da radę jeździć. A po prostu cały system inaczej wtedy działa. Jest parownik, wszystko przeszkadza i tak dalej. Załadujemy klimatyzację i zaprosimy Was na przejażdżkę. Opowiemy Wam, co tutaj w aucie robiliśmy. No i zobaczycie sobie, jak bryka zapierdziela. Zapraszam do oglądania odcinka. Zakończył się proces, wszystko weszło bez zastrzeżeń, odpinamy Kamil. Zobaczymy, jak to działa i przejedziemy się czteronapędową M-ką. Jechaliście kiedyś taką? Bo ja nie, pierwszy raz pojadę. Znaczy ja jeździłem już tą właśnie i rzeczywiście prowadzi się, kurde, niesamowicie. No co, zaczynamy, klima działa, nie? I Kamil Wam opowie, co tutaj w tym samochodzie zrobił, dlaczego w ogóle robił. Zobaczymy, czy uda nam się rozłączyć ten przedni napęd. No dobra, to co? Odpinam i jedziemy. Super, nie? Nie wejdą. Nie wejdą. Trzeba po prostu kamień pomalować. No. Jak za burczy i tak dalej. Pokażę Wam, jak to wygląda, bo tutaj jest już M-ka, która ma skrzynię biegów 8 HP. Tutaj robi się to tak, jakbyśmy normalnie w manualu to robili. Jak chcemy jechać, to tu zatrzymanie P. Są tu przyciski takie bardzo szybkiego dostępu, czyli aktywny wydech. PDC akurat, bo po prostu cofałem, więc to wyskoczyło, ale możemy wyłączyć. Tu mamy zawieszenie, kierownicę, wszystkie ustawienia. Na przykład pozycja M. O, i zobaczcie, jest w ogóle 4WD, tak? Robimy tak i on się pyta, trzeba powtórzyć. A, no to Kamil, od razu już wiemy, o co chodzi. Przez przypadek, nawet nie wiedziałem, że to tak się robi. Czekaj, bo tu, a dobra. Poczekaj, chcę wyłączyć. Kurde, wiesz co, wyjedziemy, bo wujek tam tak zasuwa kluczem pneumatycznym, że nam tu zagłusza całą po prostu gadkę naszą. Jakby diesel chodzi, ta M-ka. Tak, tak, tak. Dobra, staniemy tutaj. Auto hold ma, w ogóle widzisz, pyk. No dobra, czyli tak robimy, pyk. On się pyta, potwierdź, potwierdzam. I tutaj masz konfigurację. Pokaż. A, i tu mamy konfigurację. A, i można sobie 4, tak. 4WD Sport albo 2WD. Czyli on jest po prostu tak, tu ktoś sobie skonfigurował. Dobra, zobaczymy, co się kryje pod M2, nie? Mhm. Czyli wyłączamy. Cyk. Poczekaj. I teraz wbijamy M2. Cyk, cyk. A tu jest 4WD Sport. Tu można pisać. A, no i elegancko. Czyli ktoś tak sobie fajnie to zrobił. Zobaczymy, jak to startuje. Nie będziemy tutaj, aczkolwiek zobaczymy, może odpalimy tą moją aplikację i zobaczymy, jak to przyspiesza. W każdym razie, na razie jedziemy sobie delikatnie, żeby samochód się rozgrzał. Dobra, włączamy tą klimę. Tak. I lecimy. No dobra, to lecimy, Kamil. Czyli na razie jedziemy po prostu tak, żeby się rozgrzał, nie? Tak. No dobra, to Kamil Wam opowie, dlaczego w ogóle ten samochód do nas przyjechał. Bo co tutaj coś było robione po prostu w aucie i Kamil Wam powie. Znaczy, no pierwsze jakby co, no to wiadomość, że w samochodzie był wymieniany silnik razem ze skrzynią, czyli zespół napędowy. I jakieś dziwne błędy sadzi, a samochód chodzi normalnie. Także no, te błędy, które sadziło tutaj na desce rozdzielczej, to na komputerze pokładowym, to było
brak wspomagania kierowcy, czyli chodziło właśnie o radar, jakiś inny tam asystent pasa ruchu i coś jeszcze było też w tym, że wspomaganie czy coś takiego. A, no i błędy akumulatora. No i co, no podłączyliśmy kompa, błędy właśnie z tego, w ogóle nie łączył się z radarem dalekiego zasięgu. Czyli w pierwszej kolejności, no to sprawdziliśmy ten akumulator. W ogóle tutaj tylko oryginał można zamontować jak coś, który kosztuje tam niecałe 7,5 tysiąca waso. Bo to jest litowo-jonowy, tak? Jakiś tak, akumulator, który ma tam te... Bo ty go rozbierałeś. Ogniwa, ja go rozebrałem nawet. No ma tam ogniwa i po prostu ma przewody, tak? Do wyjścia na wtyczkę. No po prostu, no... Nie widziałem, żeby jakiś ktoś tam, jakaś firma produkowała zamiennik dedykowany do tego. No ja sprawdzałem w magazynie centralnym, 80 sztuk mają tych akumulatorów. I cena detaliczna dokładnie 7400, tam 60 parę złotych. No. Brutto. No także tak, także my po prostu no, odbudowaliśmy tutaj naszymi urządzeniami. No i stała się rzecz taka, że przynajmniej nie wyrzuca błędu wysoce rozładowanego akumulatora. Tak. Jest tylko informacja tutaj w iDrive'ie, wymień akumulator. Tak, bo były dwa komunikaty, jeden na czerwono właśnie od tego akumulatora, jeden na żółto. I ten na czerwono znikł, a ten na żółto został. Także to jest to. Brak tej komunikacji z radarem dalekiego zasięgu. No. Sięgnąłem tam do wtyczki i no, wypiąłem, działa wszystko, także tak. Chochliki. Tak, z tym, że po tej operacji tak musiałem wykonać start asystenta pasa ruchu, uruchomienie asystenta pasa ruchu. I musiałeś to zrobić istą online, tak? Tak, tak. No i tyle tu z takich rzeczy. No i został tylko ten błąd na żółto, właśnie wymień akumulator. No. No i brak klimatyzacji, prawdopodobnie jak wymieniali tutaj silnik, to po prostu spuścili, że tak powiem, prawdopodobnie mi się tak wydaje, że bo tu jest już nowy czynnik. Tak jak widzieliście, my wpuściliśmy R134A, po prostu założyliśmy przejściówki i wpuściliśmy ten gaz, dlatego że nie mamy, a też nie chcieliśmy jeździć. Mało warsztatów w ogóle ma ten nowy czynnik, on też jest niebezpieczny, ja się tego dotykać nie chcę tak naprawdę i tyle. I prawdopodobnie wypuścili albo, a może był tutaj po jakimś wypadku ten samochód, nie wiem. W każdym razie nie wnikam, nie było gazu, zrobiliśmy, klima działa, jest perfekto, tak, nie? Tak. No dobra, rozgrzewamy go, zaraz pokażemy Wam cały samochód z zewnątrz, wewnątrz. Akurat będzie rozgrzany i będzie można się przejechać, nie? Ładnie brzmi? Akurat się rozgrzeje i posłuchacie sobie też wydechu. Kurde, jedzie jak po szynach, powiem ci. Zobacz. Widzisz? Nie jak MK tylnonapędowa, powiem ci naprawdę. Ale to co lubi. Fajnie, że tutaj można rozłączyć ten, tak, to jest bardzo fajnie. Ten napęd, bo przynajmniej można podriftować. Dokładnie. Myślę, że tutaj w ogóle jest taki ten program do driftu. Jak w tej M4, tak? Chyba tak, wiesz. W każdym razie my nie jesteśmy drifterami, więc nie będziemy próbować. A poza tym różnie to się może skończyć. Widzowie wiedzą. Ładnie przyspiesza, nie? Tak.
tym miejscu chcę Was zachęcić do aukcji i licytacji na portalu internetowym auta.ch. Jest tam codziennie około 100 samochodów z rynku szwajcarskiego, a dodatkowo czeka Was niespodzianka. Jeśli powołacie się na mnie, otrzymacie fajny rabat na jakąś fajną BMW. Zapraszam do odwiedzania portalu. Zobacz. Nie, no daj spokój, jaki to. To z czterech kapci. To tak startuje, że to głowa mała, ty. Aż to jest niewiarygodne. No. Ładnie to poszło bokiem, co? No, ładnie kontrolowane, tak, na tych czterech kapciach. Szczerze, na tył napęd boję się przyłączyć. Spociłeś się normalnie, no, Kamil. Spocić, no może się nie spociłem, nie? Dobra, ale... wyłączyłem, ty, ale jak ten wydech brzmi, to jest niewiarygodne w ogóle. Ale no, powiem ci, że... jest bryka. Jest sztos, nie? No. Dobra, przejedziemy się jeszcze z tym tylnym napędem. Przytrzymam. Potwierdzony. Nie, powiem, to jest niebezpieczna bryka. No. Dawaj na cztery. Dawaj na cztery? Tak. Spociłeś się. Ty. Dobra, bo tutaj słuchajcie, troszeczkę jakiś ten jest. Dobra, ja pierdykam. Powiem ci, ja się spociłem. HP to tak zmienia biegi, że to jest niewinnie. No tak. To jest niewiarygodne, ty. Szok i niedowierzanie. Szoking. Brutalna fura. Brutalna fura, naprawdę powiem wam. A ja tylko musnąłem i nawrotka no była gotowa, nie? No dajesz gazu i leci, mi leci. 400, nie, 600 koni, 600 tak? 600 koni, tak. Dobra, rzucamy czteronapęd, bo powiem ci, że naprawdę tutaj trzeba to tylko na tor. Ósmy bieg, zobacz, jak można sobie jechać, nie? O. Ekonomicznie. Dobra, cyk, 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 cyk. Dobra, tam pieszy. To se ruszymy może z kopyta. Wyobraź sobie na pewnym sliku na torze. Nie, daj spokój. Wiesz co, możemy go zmierzyć też, od razu tak z ciekawości, nie? Aha. Tutaj to będzie moment. Zobacz, ja się tu zatrzymam. Nawet procedury nie uruchamiam, powiem ci, jakiś tutaj tego start-stop. Tego, wiesz czego, nie? Uruchomił się? No lokalizację chciał. Aha, dobra. A, lokalizację i ten. Internet chyba nie. Pokaż. Oczekiwanie na sygnał GPS. No dobra, to poczekamy, nie? Nic nie jedzie. Możemy poczekać. Tak z ciekawości, bo ja nie wiem, czy to tam cokolwiek da. Nie?
coś tam jedzie. Wiesz co, to wjedziemy tutaj, bo ja, wiesz, nie chciałbym ten, a tu jest dobry odcinek, nie? Aha, o, gotowy do pomiaru. To poczekaj, niech przejadą te samochody, bo też nie chcę tu jakichś robić dziwnych akcji, nie? Uff, ale się spociłem. Dobra, niech przejadą te samochody. Cofniemy, ile się tam da, nie? Szczerze, ja nawet tutaj mówię, ja nie uruchamiam procedury, wiesz? Gotowy? Czekaj, bo gotowy, no. Nie, zgubił. Zgubił? Tak. No miał prawo też zgubić, nie? Dobra, zawrócimy, sprawdzimy, no. Tak z ciekawości. Zawrócimy sobie tutaj, nie? I zobaczymy. Czyli nic nie ten. No nic, zgubił sygnał. No tak to jest, telefon to odświeżanie ma słabe, szczerze. No jedźże, jedź! Pokazuje? Tak, bo teraz każe zatrzymać pojazd, by ponowić próbę. Dobra, to zatrzymamy i poczekamy chwilę, bo tam... I co? Gotowy. Według tego 4 sekundy do setki. No to kurde, Kamil, to tak szczerze to nie ma co dalej robić pomiarów, no. Mam nadzieję, że krótka prezentacja i krótka historia tego auta wam się podobała. No kurczę, w miarę możliwości będziemy robić takie testy, takie szybkie. Jak to się mówi po angielsku? Znaczy ty to mówisz walk around, tak? A, walk around. A jak się mówi? Nie, można tak powiedzieć. Można, tak? No. Ale to chodzi, co? Ale wiesz co, tutaj mniej mi poszalał błędnik. A tobie? Niż w M4. Czy nie, czy też jest? A, widzę, Kamil już ma dość. Nie wiem, chyba też, ale mi się wydaje, że tą M4 po prostu bardziej wtedy brutalnie hamowałeś i tak dalej. A no tak, a tutaj jakoś tak zrobiłem to łagodniej, nie? No. Ale przyspieszanie, jeśli nawet te 4, ja nie wiem jakie ma przyspieszanie. Widzowie na pewno wiedzą, więc tam napiszą w komentarzu. No. Ale i tak 4 sekundy to i tak jest dla mnie petarda, no. O. Nie uruchomiliśmy tutaj procedury startowej. Może byłoby szybciej, nawet nie chcę, bo szczerze ja trochę jestem zawiedziony tą procedurą startową, wiesz. No piszczą też, koła, coś no tam, wiesz. Wiesz, no kto... Stajesz na światłach i co? I będziesz odpalał tą procedurę? Nie wiem. No właśnie. No nie wiem, nie wiem. Tutaj wystarczy, wiesz, kopnąć i jedziesz, tak? Dokładnie. No dobra, słuchajcie, będziemy kończyć odcineczek. Prosimy tam o lajki, komentarze i widzimy się w następnych odcineczkach. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.